Hejka, dzisiaj przedstawię wam moją teorię, opinię na temat głosowań na moby i biomy. Kilka dni temu twierdziłem jeszcze, że są one naprawdę tragiczne. Aczkolwiek dzisiaj, po zobaczeniu pewnego wpisu dewelopera Minecrafta, lekko zmieniłem swoje zdanie. Zostaw proszę łapkę w górę dla zasięgu, a ja zapraszam do oglądania. Pierwsze głosowanie odbyło się w 2016 roku i dotyczyło moba, który miał zostać dodany w aktualizacji 1.11. Wtedy mieliśmy wybór między lamą a alpaką, czyli była to niewielka różnica i o tym głosowaniu zapewne duża część graczy zapomniała. W następnym roku do wyboru mieliśmy aż 4 moby. Pierwszym z nich był potwór oceanicznych głębin, który miał zamieszkiwać głębiny pustego wówczas oceanu. Potwór ten miał wciągać gracza głęboko pod wodę, tak jak robią to teraz kolumny bąbelkowe. Drugim mobem był dobrze nam znany Phantom, który oczywiście nawiedza graczy unikających snu. Wielki Głód, czyli trzeci mob, miał otwierać swoją paszczę, zakopywać się w ziemi i atakować wszystko, co na niego nadepnie. Jego specjalną funkcją miało być usuwanie i nakładanie zaklęć. Częściowo jego funkcjonalność została zaimplementowana do gry w aktualizacji 1.14 za pośrednictwem kamienia szlifierskiego, dzięki któremu możemy usuwać zaklęcia z przedmiotów. Ostatni z mobów to The Hovering Inferno, czyli unoszące się piekło. Mob ten był wariantem Blaze'a. Jego unoszące się części ciała miały służyć jako tarcze do obrony przed atakami, a specjalnym atakiem miała być niebezpieczna fala uderzeniowa. Na tym głosowaniu otrzymaliśmy moim zdaniem same świetne propozycje mobów, ale niestety wszystkie z przegranych propozycji przepadły na zawsze. Wiecie, co jest w tym najgorsze? Procentowa ilość oddanych głosów na poszczególne moby w pierwszej rundzie, kiedy to jeszcze można było głosować na wszystkich czterech kandydatów. Mob A otrzymał 23% głosów, mob B 27% głosów, mob C 26% głosów i mob D 24% głosów. Oznacza to, że głosy zostały podzielone mniej więcej porówno na każdego moba. Czyli już tutaj widać, że około 3/4 głosujących mogła być niezadowolona z ostatecznego wyniku głosowania. Jest to właśnie pierwszy czynnik, który uważam za coś złego w MobVote. Jednak opowiem o tym pod koniec materiału. W kolejnych 2 latach odbyło się głosowanie na biomy. W pierwszym z nich mieliśmy do wyboru aktualizację pustyni, tajgi i sawanny. Wtedy wygrała tajga, która w pierwszej rundzie zyskała aż 57% głosów. Było to moim zdaniem pierwsze dobre głosowanie, ponieważ przegrane biomy i tak zostaną jeszcze kiedyś zaktualizowane. Świetnym przykładem będzie następny MobVote, w którym wybieraliśmy między aktualizacją Messy, Gór i Bagien. Mimo że wygrały Góry, to aktualizacja Bagien pojawiła się już po aktualizacji Gór w 1.18, mianowicie w aktualizacji 1.19 otrzymaliśmy namorzynowe bagna. Możemy być pewni, że reszta przegranych aktualizacji biomów również pojawi się w przyszłych aktualizacjach jako dodatek do głównej zawartości. Teraz niestety musimy przejść do gorszej części głosowań, mianowicie do kolejnych MobVote. W 2020 roku mogliśmy głosować na kwiatową krowę, która nic nie robiła oprócz tego, że ładnie wyglądała, świecącą kałamarnicę, która poza swoim wyglądem wprowadziła jedynie świecący tekst na tabliczkach i świecące ramki na przedmioty. Ostatni kandydat, Isologer, był jedynym z 3 kandydatów, który coś robił. Atakował graczy wielkimi kawałkami lodu. Co ciekawe, był to również ostatni agresywny mob, na którego mogliśmy głosować. Niestety na wynik tego głosowania miał wpływ bardzo popularny youtuber, czyli Dream. Za zagłosowanie na Glow Squida obiecywał on swoim widzom zaobserwowanie ich profili na Twitterze. Przez ten ruch wygrał właśnie Glow Squid. A jak się pewnie domyślacie, wynik ten mógłby być zupełnie inny, gdyby nie Dream. W kolejnym głosowaniu pojawił się Glare, czyli mob uciekający w miejsca, w których mogą pojawiać się potwory. Trzeba przyznać, że byłby on użyteczny tylko na wersji Bedrock. Drugą propozycją był Alley, czyli zwycięzca głosowania i niestety jedyny kandydat z jakimś sensownym zastosowaniem, bo ostatni miedziany golem wciskał po prostu przyciski, chociaż jego transformacja w posąg mogłaby się przydać do jakichś dekoracji. Niestety w kolejnym głosowaniu ponownie otrzymaliśmy 2 praktycznie nieużyteczne moby i jednego z sensowną mechaniką. Taf Golem był chodzącą ramką na przedmioty, która czasem zamieniała się w posąg. Raskal małym stworkiem bawiącym się w chowanego w kopalniach i rzucającym nam prezent za 3-krotne znalezienie go oraz Sniffer oferujący dodanie nowych, starożytnych roślin do Minecrafta.
Wybór w tym przypadku był chyba dla większości oczywisty, co zresztą było widać po wyniku, gdzie Sniffer otrzymał niespełna 2 miliony głosów, czyli 55% wszystkich oddanych. Jednak sądzę, że wynik tego głosowania mógłby być inny, gdybyśmy otrzymali bardziej szczegółowe informacje na temat mobów. Weźmy na przykład Rascala, który w animacji rzucał zaklęty żelazny Killow, a w opisie tego moba usłyszeliśmy tylko, że otrzymamy jakiś prezent. Gdyby zostały podane dokładniejsze informacje na ten temat, mianowicie więcej szczegółów dotyczących prezentów rozdawanych przez Rascala, to wynik prawdopodobnie byłby nieco inny. To jest właśnie drugi czynnik, który w głosowaniach mi się nie podoba, ale więcej o tym za chwilę. W tym roku otrzymaliśmy nareszcie 3 moby z większym lub mniejszym, ale jednak całkiem ciekawym zastosowaniem. Krab pojawia się na namorzenowych bagnach i jego szczypce pomagają umieszczać bloki w większej odległości. Pancernik wprowadzi odrobinę świeżości na ciepłe biomy, takie jak sawanna, dodatkowo oferując wilczą zbroję dla psów. Nawet pingwin odświeży puste, skaliste wybrzeża i pomoże szybciej podróżować łódką. To jest właśnie głosowanie, na które od wielu lat czekałem. Każdy kandydat jest ciekawy i wybór jest trudny. Swoją drogą przyznam wam się, że miałem już swojego faworyta, ale teraz znów nie wiem, na kogo oddam głos. W tym roku będzie mi żal każdego przegranego moba i jednocześnie ucieszę się ze zwycięzcy bez względu na to, jaki będzie to mob. Jest to właśnie głosowanie, jakiego potrzebowaliśmy. Teraz chcę poruszyć tytułowy temat odcinka. Dlaczego głosowania są złe i czy mogą zejść na dobre tory? Po pierwsze, w ostatnich latach otrzymywaliśmy 2 słabe propozycje i 1 ciekawą. Jednak zdaje się, że z tym twórcy chcą skończyć, gdyż tak jak wcześniej wspomniałem, wszyscy tegoroczni kandydaci są naprawdę ciekawi. Po drugie, brak szczegółowych informacji na temat mobów z głosowania. Po trzecie, niezadowolenie graczy oraz kłótnie między graczami na temat mobów, które mają zyskać ich głosy. Chociaż ten czynnik jest chyba nieunikniony. Jest również 4 czynnik, który dla odmiany mnie ucieszył. Deweloper Minecrafta Ulraf napisał, że moby, które przegrają, trafiają na tak zwaną półkę pomysłów i mogą pojawić się w grze, jeśli będą pasowały do danej aktualizacji. Przykładowo, jeśli w tym roku przegrałby pancernik, to mógłby się on pojawić w ramach aktualizacji sawanny, bo właśnie wtedy pasowałby do zawartości aktualizacji. Oczywiście taka sytuacja jeszcze się nie zdarzyła, ale wierzę, że kiedyś się to zmieni. Ostatni punkt, jaki poruszę, to pytanie graczy, dlaczego Mojang po prostu nie doda wszystkich 3 mobów. Do tego odniósł się niedawno deweloper Minecrafta KingDogs. Jedną z największych rzeczy pominiętych w całym tym, dlaczego nie dodać wszystkich 3, są również wszystkie rzeczy, których społeczność nie dostałaby, ponieważ skupilibyśmy się na dodaniu 2 dodatkowych mobów. Czas nie jest jakimś darmowym zasobem. Gdybyśmy pracowali nad nimi wszystkimi, mielibyśmy go mniej w podstawowej aktualizacji. Pracujemy na 8-godzinne zmiany. Zobaczmy, jak wygląda lista rzeczy do zrobienia dla każdej funkcji. Iteracja projektu, aby upewnić się, że pasuje on do całości pełnej gry. Stworzyć prototypy, by zweryfikować projekt i sprawdzić, czy rzeczywiście jest fajny. Przepisać funkcje jako kod produkcyjny w silnikach Java i Bedrock. Są to 2 różne silniki z 2 różnymi językami programowania, Java i C++. Silniki te różnią się także technologią i funkcjonalnością, co oznacza, że nie zawsze jest łatwo zrobić porty 1:1. Oznacza to, że funkcja jest rozwijana 2 razy, co wymaga 2 razy więcej pracy niż w przypadku domyślnego moda. Upewnić się, że działa na wszystkich platformach. PC, Xbox, PlayStation, Switch, urządzenia mobilne itd. Upewnić się, że jest wydajny na wszystkich tych platformach i nie powoduje regresji na żadnej z nich. Absolutnie upewnić się, że kod, który piszemy, jest czysty. Odnosi się to wszystko oczywiście do argumentu, że moderzy mogą to zrobić w kilka godzin, a Mojang robi to bardzo długo. Właśnie KingDogs wszystko tutaj wyjaśnił. Ponieważ moderzy skupiają się tylko na wprowadzeniu takiego moba zwykle na wersję Java, a twórcy muszą to odpowiednio zoptymalizować pod każde urządzenie i zapisać kod dla moba w 2 różnych językach programowania. Tu akurat stanę po stronie deweloperów. Zostaw łapkę w górę, jeśli materiał ci się spodobał i subskrybuj kanał, aby nie przegapić nic nowego związanego z Minecraft Live 2023 i nadchodzącą aktualizacją 1.21. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i cześć!